To jest resort specyficzny, dlatego że ma za zadanie w dużej mierze koordynowanie pracy różnych aktorów społecznych, w tym różnych ministerstw i różnych instytucji. I mówiąc o zadaniach tego resortu, trzeba powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze, co należy robić, a po drugie, jak to należy robić. W sprawie odpowiedzi na pytanie co, jest cała lista postulatów Kongresu Kobiet. My przypominamy ciągle, że właściwie bardzo wiele spraw, którymi chcemy się zająć w tym rządzie, wywodzi się z postulatów, które wypracowały różne grupy obradujące w czasie pierwszego i drugiego Kongresu Kobiet, które poświęcone były kolejno rynkowi pracy, przemocy, prawom reprodukcyjnym, zdrowiu, całe mnóstwie spraw. I na pytanie właśnie, co trzeba zrobić, odsyłamy do postulatów. Natomiast oczywiście ten resort będzie monitorował na przykład skutki wprowadzenia ustawy kwotowej, czy to doprowadziło do wyrównania szans kobiet i mężczyzn, czy konieczne tutaj jest wprowadzenie dalszych, proponowanie dalszych rozwiązań, na przykład suwakowych. Będzie konkretne rozwiązania proponował z zakresu spraw związanych z przemocą, zdrowiem i tak dalej. Ale tutaj jedną z głównych odpowiedzi jest na pytanie, jak to robić. I ta odpowiedź na to pytanie będzie oparta o budowę takich trzech sieci współpracy. Pierwsza z nich to będzie sieć współpracy w ramach administracji rządowej. To znaczy w dzisiejszych czasach równość musi być wprowadzana we wszystkich resortach, a nie w jakimś tak zwanym koncie, getcie, które się zajmuje sprawami równości. Ale do tego trzeba urzędników przygotować, oni to muszą robić i koordynować musi to jeden minister. Druga sieć współpracy to jest sieć współpracy z ekspertami, którzy się zajmują tymi odpowiednimi sprawami, a więc przemocą, zdrowiem, polityką i tak dalej. I trzecia sieć współpracy to jest sieć współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ja chcę tylko powiedzieć, że to już w platformie pekińskiej, którą rząd polski podpisał dawno temu, zwłaszcza ta sieć współpracy z organizacjami pozarządowymi jest czymś, do czego myśmy się zobowiązali i co powinno bardzo dobrze działać. No i oczywiście te sprawy równości muszą schodzić także w dół regionalnie. To znaczy to nie może być tylko scentralizowana taka czapa, ale muszą to być osoby także w samorządzie odpowiedzialne za te sprawy w województwach i tak dalej. Dziękuję bardzo. To tak z grubsza o moim resorcie.